Wiśniewska, Prawo i Sprawiedliwość. Proszę bardzo, pani poseł. Dziękuję bardzo. Panie marszałku, pani minister, Wysoka Izbo. Jestem przekonana, że nikogo w tej Izbie nie należy przekonywać o tym, że wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez upowszechnienie wychowania przedszkolnego jest najlepsze, co możemy zrobić dla małych dzieci. Chciałabym zapytać panią minister, ponieważ po przeglądzie, po studniach rządu taka informacja pojawiła się, że rząd zamierza objąć subwencją wychowanie przedszkolne. Dlatego też pytam, dlaczego rząd jednocześnie odrzuca projekt ZNP w tej kwestii. I chciałabym przy okazji zapytać panią minister, bo nie było pani w czasie debaty związanej z likwidacją szkół w Polsce. Czy pani nie zauważa związku związanego z obecną likwidacją wielu set szkół w Polsce, jaka się odbywa zresztą nie tylko w tym roku, ale i w latach poprzednich? I chciałabym, żeby pani zwróciła uwagę na ten związek, kiedy były masowo likwidowane przedszkola, a dzisiaj wiemy, jak wielkim problemem jest znalezienie miejsca w przedszkolu dla dziecka. Jeśli chodzi o zapis, panie prezesie, dotyczący obniżenia wieku przedszkolnego do 2 lat, to uważam, że tutaj jest to pomysł wątpliwy z punktu widzenia rozwoju emocjonalno-społecznego dziecka i raczej tego nie będziemy popierać. Dziękuję bardzo.